Dzień dobry Państwu, cieszę się, że przylecieliście. Mam nadzieję, że jet lag Was nie boli za bardzo. Ja trochę jestem przymulony, ale jestem w dobrym towarzystwie. Właściwie nie mam co już gadać po tym, jak Adam dowalił do pieca. Wszystko, co ja powiem, nagle wyjdę na umiarkowanego. Chciałbym zastanowić się z Państwem na temat Polski, Polonii i Polaków. Dlaczego i jak? Po pierwsze, trzeba wiedzieć, że Polonia chce dokładnie tego samego, co Polacy, żeby Polska była wielka, potężna i zamożna. Dlaczego? No, dlatego, że Polonia to Polacy. Ja nie będę wymieniać tak wielkich intelektualistów jak marszałek Piłsudski. Jako człowiek prymitywny zacytuję żurawiejkę 13. pułku ułanów wileńskich. Kto tradycji nie szanuje, niech nas pocałuje. Lance do boju, szable w dłoni, bolszewika, goń, goń, goń. Tak, proszę Państwa. To jest właśnie esencja polskości. Polskość to jest kontynuacja tradycji. Nie można sobie wymyśleć Polaka, robiąc homo sovieticus albo jakiegoś untermenschen. To jest zerwanie z tradycją i to jest to, co usiłowali zrobić narodowi socjaliści niemieccy i sowieccy komuniści. Ci drudzy mieli więcej czasu, im trochę lepiej wyszło. Gdy takie rzeczy mówię, od czasu do czasu ktoś się odzywa stąd, jak przyjeżdżam tu. A co ty tutaj się w ogóle wypowiadasz? Ty tutaj nie mieszkasz, nad Wisłą. Bardzo przepraszam. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Nie jest powiedziane, że nad Wisłą. Na antypodach. Polskość to jest wybór. Polonia to są ci, którzy wybrali z różnych względów, ale mieli wybór. Wybrali wychodźstwo. Ja wróciłem do Polski 1 września 1980 roku, bo myślałem, że będzie powstanie. Skończyłem 18 lat w Londynie, 15 lipca 1980 roku. No i potem trochę miałem przygody i dopiero do Kalifornii się zjawiłem w 82 we wrześniu. Wychodźstwo to wybór. To jest Polonia właśnie. A ponadto mówimy, no są Polacy. Polonia są Polakami, ale Polacy są w kraju też. I tak jak Adam powiedział, tam są Polacy, gdzie Polska od nich odeszła. Na Kresach byłem w Smoleńsku. Kościół polski tam wciąż skonfiskowany przez Sowietów. Piękny neogotycki, wybudowany w 809 roku. Byłem w Smoleńsku, tam obok kościoła jest barak. I ten barak jest parafią. Tam nikt nie mówi po polsku. A we wszystkich wre polska dusza. Są lepszymi Polakami niż tutaj wielu post-Polaków i post-PRL-owców. To są post-Polacy. Post-Polacy to są tacy, którzy na ochotnika się wyalienowali z polskości. Uważają, że polskość to obciach. A post-PRL-owcy no to jest taka moczarowska, nacjonal-bolszewicka małpiarnia, która będąc chamstwem po 1945 roku dostała awans społeczny od ubeków i innych. I dla nich polskość to jest to, co powiedział towarzysz Gomułka czy Moczar. I to jest polskość. To nie są Polacy, to są post-PRL-owcy w tej chwili. I w końcu są też Polacy, którzy nie mieli wyboru, siedzą w Kazachstanie. To nie jest tak, jak moja rodzina z Wilna czy z Lwowa. Jak im wyrżnęli rodziców Sowieci, to nie mieli gdzie wracać. To zostali w Londynie czy do Stanów pojechali. Ci w Kazachstanie są Polakami, są tam, bo nie mieli wyboru. To są grupy, o których powinniśmy myśleć jako nasza wspólnota. Post-PRL-owcy i post-Polacy są do odzyskania, ale oni się sami wykluczyli z ciągłości wspólnoty narodowej. U tych, których jest to wybór świadomy,
powinni za to zapłacić konsekwencje. Czyli dlaczego my się zajmujemy Polską? Dlatego, że jesteśmy Polakami. I dlaczego jeszcze? Dlatego, że my, nie tu nad Wisłą, tylko my przechowaliśmy tradycję i polskość w najbardziej doskonałych formach. Mnie nikt nie musiał instruować, kto to jest rotmistrz Pilecki. Ja nigdy nie musiałem się dowiadywać o żołnierzach wyklętych, dlatego że świętej pamięci Zyzio Łupaszko to przyjaciel mojej babci i dziadka z Wilna. To są dla mnie, nie są tajemnice. I nigdy nie były. Tak byłem chowany i o tych rzeczach wiedziałem od początku. Myśmy to mieli na co dzień w domu. A tutaj terror spowodował, że większość o nikim i o niczym nie mówili dzieciakom. Jak ma być ciągłość, jak nie ma wolności? My mieliśmy szczęście, bo to mieliśmy w domu. Proszę sobie wyobrazić, jak w wolności kształtuje się samoświadomość. Coś, co tutaj wyszło jako zniewolony umysł. U najlepszych nawet, ze wszystkimi zapiekłymi kompleksami, które powodują, że nawet do dziś trudno jest nam się dogadać z wieloma nad Wisłą. No nie z Andrzejem Nowakiem, bo dzięki Bogu jest historykiem, więc kapuje, o co chodzi. Ale ogólnie stan świadomości jest przerażający. Również my, Polonia, mamy tylko wspomnienia. Więc kochamy i cenimy to. Nie macie Państwo pojęcia, bo większość rozumiemy ze Stanów Zjednoczonych, ale podchodzili do mnie z młodej emigracji w Szkocji i w Anglii, z tej nowej emigracji polonijnej i mówili, o Jezu, myśmy się dopiero tutaj dowiedzieli, że jesteśmy Polakami. A mówię, nie przejmujcie się, bo Florian Znaniecki opisywał tak polskich chłopów, których księża i endecy uświadomili, że są Polakami dopiero pod koniec XIX wieku, bo oni myśleli, że są z jakiejś wioski i na tym się kończyło. I katolikami są, wiedzieli też. Ten proces na emigrację tych, którzy chcą i wybierają, dużo szybciej postępuje. Naturalnie Polski poza granicami Polski nie można budować, ale polskość może przetrwać. Z następnymi pokoleniami jest trudniej, ale są tacy w szóstym pokoleniu, którzy jeszcze nie tylko identyfikują się z polskością, ale nawet potrafią mówić po polsku rzeczy. Proszę pamiętać, że ja w większości wypadków ze swoją rodziną i przyjaciółmi rozmawiam po angielsku. A oni są lepszymi Polakami niż post-PRL-owcy i post-Polacy tutaj. Czy to są antypody, południowa Afryka, Kalifornia, czy gdziekolwiek. Nie ma lepszych niż na przykład Peter Stachura, który się wychował na kolanach w Szkocji u generała Maczka. Jak ja proponowałem w roku 90, żeby zrobić symbolicznie głównodowodzącym Wojska Polskiego generała Maczka, wyszydzano mnie tutaj. A Peter oczywiście rozumiał, o co chodzi. Całe środowisko rozumiało. Dlatego właśnie też się zajmujemy Polską. Jak powinniśmy się zajmować? Po pierwsze, powinna nastąpić, ja bardzo doceniam pracę społeczną, bo od dziecka mnie wychowywano na pracy społecznej i tak dalej, ale po pierwsze powinna nastąpić profesjonalizacja stosunków między państwem polskim a Polonią na różnych poziomach, na rozmaitych poziomach. Jak to mówi Ewunia, się podpieram zawsze swoją rodziną, ja się nie znam na Polonii, to jest prawda, ale wiem tyle, że Polonia nie jest jednolita, no to nie jest pruska armia. W związku z tym podejrzewam, że Polonia na różnych poziomach ma różne potrzeby. Rozmaite środowiska potrzebują różnych rzeczy. Rozmaite środowiska preferują rozmaite formy działania. No przecież przedszkole polonijne jest inne, powiedzmy, od parafii, chociaż niekoniecznie. Czyli trzeba się znać. I tutaj wchodzi poziom ekspercki. To, o czym mówił Adam. A poziom ekspercki zaczyna się właśnie od lokalizacji,
aż do orlego wglądu na to, jak na przykład działają Stany Zjednoczone. To jest różny poziom ekspercki. Stosunki z państwem polskim powinny być profesjonalne. Jeżeli ktoś nawet stąd potrafi sformułować pytanie, czyli ma taką świadomość, że wie, co Polsce i jemu potrzeba, to nie zawsze rozumie, co się do niego mówi. 25-6 lat temu ja się czułem, jakby mnie ktoś przywiązał na short bus, orange bus dla dzieciaków na tylnym siedzeniu, a 10-latki się biły o kierownicę. Ja tutaj byłem, przyjeżdżałem, doradzałem pro bono w Ministerstwie Transportu. Bawiłem się z Wojskiem Polskim, z komórką przywracania tradycji oręża polskiego. Miałem w bardzo wielu wypadkach do czynienia z infantylnymi. Dam jeden przykład. Przywożę treść traktatu polsko-niemieckiego do moich dinozaurów. Profesor Wagner i profesor Jerzy Lęczowski, obaj z MSZ-u przedwojennego. Profesor Lęczowski rzucił na to okiem i mówi: Marku, czy to agentura pisała? Tutaj nic nie ma o tym, że niemiecki rząd jest odpowiedzialny za restytucję mienia i za wszystkie niemieckie claims. Jak tak można traktat napisać? No dyletanci to robili, ale się dorwali do władzy. Nawet jeżeli się spytali o cokolwiek, ja wtedy na 10 lat wyglądałem, to nie rozumieli, co ja im mówiłem. I nie wiedzieli też, czy bali się panicznie zwracać do talentu polonijnego, takich jak profesor Lęczowski czy Wagner, najlepsi na świecie specjaliści od prawa międzynarodowego. Mój Boże! A oni byli na emeryturze, więc mogli byli po prostu sobie jeszcze przylecieć i pomóc za darmo. A jak Państwo wiecie, każdy z nas musi jeść. Ja się podpisałem dla Solidarnych 2010 za takie przemówienie, dostaję 5000 dolarów. Dlaczego? Ja muszę zapłacić za mieszkanie. Moja żona się gniewa, jak ja nie zarabiam pieniędzy. Chcą wiedzieć nad Wisłą takie rzeczy? Mój doktorat kosztował 250 tysięcy dolarów. Ja nie mówię o jedzeniu i spaniu. Ja skończyłem doktorat w Columbia University. Kto to spłaci? To z czym do gościa? Jak może być tak, że tutaj post-PRL-owcy czy post-Polacy siedzą w radach nadzorczych, dostają 400 tysięcy złotych na miesiąc? 100 tysięcy i nie potrafią nic. I tracą pieniądze podatnika na jakieś idiotyczne interesy, na przykład w Chile. Co to jest? Co to jest? Z czym do gościa? Dopóki się nie wyedukują, dopóki nie zrozumieją, na czym ta gra polega, to będą tracić krocie. A te same firmy, które tracą krocie w Kanadzie czy w Chile, wywalają tutaj robotników z pracy. No co to jest? A sobie premię? Nie, tak nie będzie. Nie ma tak, że po pierwsze wujek z Ameryki to ma kasę. Absolutnie nie. Każdy bardzo ciężko pracuje. Bardzo ciężko pracuje. Tak już nie będzie. Profesjonalizacja. A drugie, że will take you for granted. Jak to się mówi? To znaczy, że tak mam cię w nosie, że wiadomo, że i tak przyjdziesz i to zrobisz, bo jesteś głupi. Więc się nie musimy wysilać. Okej, to pocałujcie mnie w nos. PRL-owcy. Ja chcę mieć do czynienia z Polakami. Ja chcę mieć do czynienia z tymi, którzy tak jak mnie uczono. Budzę się rano, patrzę się w lustro, mówię: cześć, jestem głupi, to znaczy, że się mogę czegoś nauczyć. Tutaj oni wszystko wiedzą.
Jest to kompleks niższości, maskujący się jako kompleks wyższości. Wszystko wiedzą, wszyscy są wspaniali, the best. Nawet wymyślili, ktoś mi powiedział, mówią teraz the beściaki o sobie. Przecież to małpiarnia. Co można zrobić i jak, żeby oprócz tego, żeby wiedzieć, co się chce, czyli mieć myśl strategiczną, to jeszcze fajnie by było, gdyby rząd polski i Polacy tu nad Wisłą zrozumieli, że nie ma tak, że dzieciaki będą chciały tu przyjechać. Co prawda, no na przykład moja córka, 8-latka Helenka, lubi pływać na Florydzie, ale wciąż lubi przyjeżdżać do Polski. Ale niedługo to przestanie być atrakcyjne. Dziadzio, babcia, a jak umrą, co będzie dalej? Czyli polski rząd albo elita tu nad Wisłą powinna sobie pomyśleć, w jaki sposób zachęcać, aby następne pokolenie utrzymywało konta. No i jedna rzecz to są stypendia. Stypendia, żeby sprowadzać stamtąd tu i zachęcać do poznawania kraju przodków. Inna rzecz to są stypendia, żeby wysyłać małolatów z potencjałem do nas. Tylko proszę bardzo, nie humanistów. Inżynierów, lekarzy, na takie studia. Humanistyka w większości jest opanowana poprzez postmodernistyczne badziewie. Nie wysyłać nam takich. Nie wysyłać na takie studia. Oczywiście są twardziele, którzy pójdą i gdy pokną tego bakcyla, to ich tylko wzmocni, nie zabije. To takie wyjątki, na przykład można profesora Nowaka o rekomendacje prosić. To tacy ludzie przeżyją, ale to są zupełne rodzynki. Zwykle, pardon my French, są przedsfelowani, kiedy jadą na amerykańskie uniwersytety, na humanistykę. Więc tego nie chcemy. Chcemy stypendiów dla małolatów z Zachodu i stypendia dla małolatów z Polski, żeby przyjeżdżały, żeby się uczyły tak, abyśmy się mogli porozumieć. Bo my się bardzo mamy wielkie kłopoty w porozumiewaniu z tymi z nad Wisłą, którym staramy się przekazać tradycję polskości i ciągłość. Co jeszcze powinno było być? No powtórzę to, co gadam od 26 lat. Powinna była być restytucja mienia, bo trzeba odbudować w Polsce polską elitę, a nie kleptokratów komunistycznych. Tu. Restytucja mienia powinna być w pierwszym wypadku dla ludzi, którzy tu cierpieli i mieszkali, czyli ci, którzy tu są. Ale również dla tych, których wojna wygnała i dla ich spadkobierców. Nawet jeżeli coś symbolicznego, powiedzmy, są Poraj Wybranowscy, majątek Obra, powiat Wolsztyn, to jest w Poznańskiem, są w Connecticut. Część rodziny została tutaj. Nawet coś symbolicznego dla tych wnuków, którzy mają kłopoty wielkie z polszczyzną w tej chwili, jest fajne, jest jakimś znakiem połączenia. Jest również znakiem, że tyle cierpienia, o których słyszeli w rodzinie i się pytają, to po co babcia tam, już nie żyje ciocia dzidzia, ale po co oni w ogóle tam chcą wracać, albo ich ta Polska obchodzi, ciągle ta Polska o co chodzi? A tu jest sprawiedliwość, bo jest Najjaśniejsza Rzeczpospolita. To jest wielki symbol czegoś takiego. Wielki symbol. No i naturalnie jest polonijna przedsiębiorczość. Niektórzy mi mówili, trzeba specjalne przywileje nadać, żeby polonijni przedsiębiorcy mogli robić to, a nie tamto. Nie, to się zaraz kolesiostwo zacznie, jak komuna Gierek zrobił z kilkoma polonijnymi przedsiębiorcami. Nie, ja chcę, żeby w Polsce był system dobry, żeby podatki były niskie, żeby nie było biurwy i regulacji, żeby tutaj można było firmę w 3 dni założyć, a nie 3 lata. Ja chcę, żeby nie trzeba było jak w postsowiecji robić krisza,
pułkownika KGB, który chroni, dopóki się nie zbuduje firmy, wtedy podżyna gardło i zabiera firmy. Czyli ja chcę, żeby w Polsce było to, co Polacy mówili często, normalnie. Nie więcej państwa. Mniej. Właśnie mniej. Właśnie nie chcę specjalnych przywilejów dla Polonii. Tylko nie chcę, żeby przeszkadzano. Chcę, żeby odczepiono się. Żeby biurwa się odczepiła od nas. Od Polaków. Chciałbym też, abyśmy mogli nie tylko gadać o tematach trudnych, nie tylko mieć burzę mózgu otwarcie mówiąc o wszystkich, tylko żebyśmy z tego w końcu wypracowali program. To jest możliwe. Proszę pamiętać, że najważniejsza piece of real estate to własności w Waszyngtonie to jest Lafayette Park. Proszę sobie wyobrazić, że ta chłopska Polonia z księżmi i endekami wybudowała pomnik Kościuszki i tam postawiono. Co dzisiaj zupełnie niemożliwe. Gdzie jest cokolwiek w Waszyngtonie, w centralnym miejscu, a nie na peryferiach, w getto, na temat Jana Pawła II. To pokazuje, jaką potęgę miała Polonia wtedy, kiedy polskość w niej grała. I nikt się nie przejmował, co powie pewien profesor z Princeton. Kogo nazwą antysemitą jeszcze? Albo Hitlerem. Bo Polonia ma potencjał i Polonia w Ameryce może być potężna, tylko musi chcieć. Dziękuję bardzo. A! Kryptoreklama, przerwa na kryptoreklamę. Wydałem to w 2012 roku, a ponieważ mnie męczono, żeby wyszło to po polsku, to się nazywa Międzymorze, Intermarium. Tomek Sommer, doktor Sommer, tak jest, przetłumaczył i wydał to po polsku. Jest to dostępne na zewnątrz. Proszę wspomagać polską przedsiębiorczość, swój do swojego po swoje. Dziękuję bardzo.